Jak Państwo widzą, zjechała masa zwolenników Unii Polityki Realnej, nie tylko z Polski, ale z innych krajów. Ludzie, którzy nawet zrobili czasami trochę pieniędzy, kierując się zasadami wolnego rynku, bo wolny rynek pozwala ludziom, czyli temu człowiekowi, który po prostu chce pracować, pozwala mu się dorobić. O to chodzi, żeby przewaga prywatnej własności nad państwową jest taka, że człowiek po prostu dba o swoje. Na państwowym człowiek ma pensję, jakąś premię, ale jeżeli firma zarobi zamiast miliona, dwa miliony, no to on z tego ma parę tysięcy więcej. A jak on jest właścicielem, no to jak firma zamiast miliona zarobi dwa miliony, to ma o milion więcej. No, taki człowiek od razu dba o swoje i zaczyna pracować, zaczyna dbać o swoje. I dlatego firmy państwowe padają w porównaniu z prywatnymi, małymi prywatnymi, bo jest taki mit wielkich firm. Ja pamiętam lat temu 20, 15, wszyscy mówili, że małe jest piękne. Dzisiaj to już się skończyło. Ci sami ludzie z PO na przykład, którzy mówili, że małe jest piękne, dzisiaj dbają o Orlen, prawda, o KGHM, o wielkie molochy państwowe, które również jako prywatne też byłyby molochami. Natomiast maleńkie, prężne firmy potrafią wygrywać z potężnymi. Dlaczego? Bo właściciel osobiście dogląda wszystkiego. Właściciel zna wszystkich swoich pracowników. Właściciel zna problemy całego przedsiębiorstwa. Dawniej było tak, że jak była fabryka, był właściciel, to jego syn pracował jako robotnik na innym stanowisku. Potem awansował i dopiero jak poznał całą fabrykę, on został po ojcu właścicielem. Taka jest droga. Dzisiaj każdy uważa, że on od razu jest boss, prawda? Od razu zaczyna wielki ten, bierze pożyczkę 10 milionów, kupuje sobie sklep przy głównej ulicy, stawia szybę wielką, a potem myśli, a czym my właściwie zahandlowy. Natomiast właściwy kapitał, taki prawdziwy, zaczyna się zupełnie inaczej. Od trawy, grassroots kapitalizm. Człowiek wpada na pomysł, żeby sprawa parówki. Kupuje sobie blaszankę, taką zwyczajną, za 2 złote. Takie nagrobkowe świeczki od drzewa, wkłada parówki, sprzedaje te parówki. Ona sprzeda parówki, 4 parówki, ma już pieniędzy na 8 parówek, zainwestował 8 parówek, 16 parówek. Nazajutrz sprzedaje już na 2 brytwankach, za 3 dni sprzedaje na 8 brytwankach, potem wynajmuje 4 ludzi, którzy pracują, on jest wielki boss. Tak się zaczyna kapitalizm. Pomysł zacząć od domu, od maleńkiego. Nie od wielkich firm, od maleńkiego. Trzeba zrozumieć, jak działa firma, czego potrzebują zwykli, prości ludzie, bo kapitalizm jest ustrój dla zwykłych, prostych ludzi. Każdy kapitalista musi robić, co chcą zwykli ludzie, no bo inaczej by zbankrutował. Natomiast państwowa firma robi, co chce. No bo jeżeli ma monopol, jak było za komuny, prawda, robiono pralki tylko jednego typu, jak gość nie chciał kupić, to nie kupił żadnej pralki. Był chroniony przez państwo. A teraz kapitaliści muszą robić to, co ludzie chcą i wynik jest taki, jaki jest. Dlatego, proszę Państwa, patrzmy, jak człowiek, który 2 lata temu, ten właściciel tego samochodu, 2 lata temu pracował na sprzedawaku w Londynie. Wpadł na pomysł, proszę, dzisiaj ma parę milionów, kupuję sobie takie Ferrari. Na pomysł. Także pamiętajmy, że idea jest najważniejsza. Zacząć od małego. Dziękuję za uwagę.